Lipiec tego roku będzie wyjątkowy dla blisko 2000 dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z domów dziecka i świetlic środowiskowych. Jeśli nie wyjadą na wakacje, przyjdą do miasta dzieci na zamku Topacz lub w Świetnicy, gdzie pracując i bawiąc się, będą zarabiać pieniądze, a następnie wydadzą je na własne potrzeby w sklepie marzeń. Po raz pierwszy. W Świdnicy wdrażamy projekt, który się nazywa Miasto Dzieci, a który jest szeroko znany w krajach anglosaskich i, i realizowany również w Polsce. Do tej pory byliśmy tylko biernym partnerem takiego przedsięwzięcia organizowanego w Jaworzynie Śląskiej. W tym roku chcielibyśmy poprowadzić projekt samodzielnie. Projekt zakłada, że 600 dzieci z miasta i gminy Świdnica w dwóch turnusach zamieszka na zasadzie półkolonii w mieście Dzieci. Tam trafią do agencji pracy, która wyśle ich do pracy w różnych zawodach. Zamienią się więc w agentów pracy, bankowców, dziennikarzy, a nawet górników czy hutników, bo jednym ze sponsorów miasta Dzieci jest KGHM Polska Miedź. Z wszelkich możliwych stron zbieramy pomoc. Mamy już mnóstwo sponsorów, dlatego że to jest bardzo chwytna i wspaniała idea. Obecnie poszukiwani są wolontariusze, którzy opiekować się będą grupami dzieci biorącymi udział w projekcie. Dla wolontariuszy mamy bardzo fajną ofertę. W zamian za opiekę nad grupami dzieci przez te dwa tygodnie, między 14 a 26 lipca będą, będą mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń i kursów i będą otrzymają dokumenty umożliwiające im bycie wychowawcami kolonii w przyszłości. Więc to jest coś co kosztuje kilkaset złotych i będzie od nas w prezencie dla wszystkich wolontariuszy, którzy włączą się w projekt. Organizatorzy przyjmują także zgłoszenia od przedsiębiorców, którzy chcieliby wesprzeć organizację miasta Dzieci w Świdnicy. Dla wszystkich sponsorów mamy Ogromne propozycje, poczynając od najlepszych tytułów prasowych i telewizyjnych, przez całą masę różnych innych świadczeń reklamowych, ale przede wszystkim myślę, że najważniejsza jest wdzięczność dzieciaków i ich, i ich rodziców. Zabawa szykuje się świetnie. W Świdnicy, Miasto Dzieci, rozpocznie się 15 lipca, a zakończy 25 lipca.